Właśnie, rozpoczynamy. Jesteśmy teraz w cyklu audycji dla ludzi młodych, do których też oczywiście kierowany jest dość szeroki strumień pieniędzy unijnych. A dzisiaj będziemy mówili o młodych naukowcach, o doktorantach i o szansach dla nich na współuczestnictwo w różnych programach, które są finansowane przez Unię Europejską. Super fundusze. A w naszym studio gość, dr Tomasz Poprawka, zastępca dyrektora do spraw działalności programowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. No jak rozumiem, to właśnie fundacja jest tą instytucją, która dostała pod swoją pieczę część pieniędzy kierowana do młodych naukowców, którzy chcą jakoś z pieniędzy unijnych coś dla siebie jeszcze uzyskać. Tak, dokładnie. Udało nam się to de facto uczynić po raz drugi. To już jest, w najbliższych latach będziemy kontynuować to, co fundacja czyni od prawie ćwierćwiecza, bo de facto w tym roku obchodzimy 25-lecie naszej działalności. Także bardzo dobrze się składa, że udało nam się zdobyć i zabezpieczyć dodatkowe finansowanie, całkiem spore, bo ponad miliard złotych, na to, abyśmy mogli je przeznaczyć na to, co robimy, co wydaje nam się, że robimy dość dobrze, czy wierzymy, że jest to fajna działalność, czyli kierowanie fajnego, elastycznego strumienia pieniędzy do świetnych naukowców. A no właśnie, będziemy za chwilę rozmawiać o kilku programach, które właśnie w ramach fundacji są realizowane, ale pozwoli pan, że zanim zagłębimy się w szczegóły, to posłuchajmy najpierw, jakie są te programy, takie krótkie wprowadzenie, jakie są te programy i do kogo one są adresowane? Super fundusze. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w 2016 roku rozpoczęła realizację programów TIM, TIM Tech, First TIM, Powroty i Homing, finansowanych z funduszy strukturalnych. No cóż, nie udaje się już dziś uciekać od angielskich zwrotów i nazw, więc spróbujmy rozszyfrować po polsku, co się kryje pod nazwą danego programu. Celem programu TIM jest rozwój kadr sektora badania i rozwój i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach z udziałem partnera zagranicznego. Celem programu TIM Tech jest także rozwój kadr sektora badania i rozwój w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych, ale tych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Z kolei celem programu First TIM jest rozwój kadr sektora badania i rozwój, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Celem programu Homing jest rozwój kadr sektora badania i rozwój w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich, realizowanych przez młodych doktorów z całego świata, niezależnie od ich narodowości, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. A celem programu Powroty jest rozwój kadr sektora badania i rozwój w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich, realizowanych przez młodych doktorów z całego świata, niezależnie od ich narodowości, powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach badania i rozwój w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach z udziałem partnera naukowego. Super fundusze. A no właśnie, słyszeli Państwo przed chwilą o kilku programach, które są realizowane w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, programach z pieniędzy unijnych, które trafiają do młodych ludzi. Obracamy się wokół działania 4.4 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przypomnę, że w naszym studiu jest gość, pan dr Tomasz Poprawka z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Witam pana ponownie. Dzień dobry. Właściwie w tych programach, w tych opisach programów powtarza się kilka haseł kluczy. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy to jest ta baza odniesienia. Po pierwsze, kadra B plus R, czyli badania i rozwój. Po drugie, najbardziej innowacyjne obszary różnych działalności, to jest drugie hasło klucz. I trzecie, udział partnera naukowego. To jest baza, bez której się nie wystartuje w tych programach? Tak, no mówimy o programach finansujących badania naukowe. Także jest kilka rzeczy, które są dla nas bardzo istotne. Tutaj wspieramy się też naszym wieloletnim doświadczeniem. I co w związku z tym?
Przede wszystkim korzystamy z funduszy strukturalnych, z funduszy unijnych. Chcemy, aby stały się one tak naprawdę lewarem do tego, aby w Polsce były prowadzone świetne badania naukowe, ale aby wyniki tych badań naukowych miały też w krótkiej czy średnioterminowej perspektywie realne zastosowanie, żebyśmy my jako podatnicy, nie tylko w Polsce, ale de facto w całej Europie, po kilku latach mogli doświadczyć na własnej skórze wyników tych projektów. W związku z tym potrzebujemy do tego świetnych ludzi. I tu pojawia się to hasło kadry B plus R. To znaczy nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki, gospodarki innowacyjnej, jedno z tych słów kluczy, ale gospodarki, która jest oparta na wiedzy, na ciągłym rozwoju, na dążeniu do polepszania, do ulepszania, do rozwiązywania nowych problemów, z którymi de facto dzisiaj się spotykamy po raz pierwszy. Potrzebujemy świetnych ludzi. W związku z tym w ramach wszystkich tych działań, o których pani wspomniała, czyli w ramach tego działania 4.4, czyli rozwój kadr sektora B plus R, czyli sektora badań i rozwoju, kierujemy strumień potężnych pieniędzy, bo to jest ponad 600, około 615 milionów złotych, na to, aby wesprzeć najlepszych naukowców. De facto w ramach fundacji, my już od tych 25 lat wspieramy ich zgodnie z takim motto, czyli wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi. A jak wyłuskać tych najlepszych? O, jest to proces, który nie należy do najłatwiejszych. De facto samo składanie wniosków, myślę, że w wydaniu fundacji jest raczej proste. Czyli zapraszamy, przede wszystkim ogłaszamy nasze konkursy, staramy się dotrzeć do zainteresowanych podmiotów, a przede wszystkim osób, konkretnych osób, naukowców. Oni składają swoje wnioski, no a później my przechodzimy przez wieloetapowy proces wyboru tychże najlepszych. To zajmuje nam około 5 miesięcy maksymalnie, co myślę, że i tak jest dobrym wynikiem. A na koniec, no de facto, co jest dość wyjątkowe, czyli my zapraszamy osoby już wyselekcjonowane, które przeszły przez wcześniejsze dwa etapy recenzji i takich paneli eksperckich na spotkanie z ostatecznym panelem interdyscyplinarnym, gdzie tam, tak mówiąc kolokwialnie, nieco face to face, naukowcy spotykają się, ci aplikanci spotykają się z naukowcami, którzy są członkami tych paneli i wspólnie dyskutują nad tymi projektami, które są oceniane. Na tej podstawie, po tej kilkumiesięcznej, wytężonej pracy, fundacja podejmuje decyzję o przyznaniu ostatecznego dofinansowania. Ale jak ja jestem, załóżmy, młodym naukowcem, młodym doktorantem, słyszę teraz naszą audycję i no, pewnie naukowcy wiedzą, że jest taka możliwość, ale no, załóżmy, że ktoś właśnie się obudził i nie wiedział wcześniej. Czy może sam się zgłosić, przyjść do was, powiedzieć, słuchajcie, pracuję nad takim projektem, może znajdą się pieniądze, czy to tak nie działa? To działa w nieco bardziej skomplikowany sposób, jeśli chodzi o doktorantów, bowiem w ramach tej oferty, którą my mamy, de facto nie mamy żadnego programu, który byłby skierowany bezpośrednio dla doktoranta, to znaczy w którym doktorant mógłby być bezpośrednim aplikantem. Cała nasza oferta skierowana jest do młodych naukowców, to znaczy nie tylko młodych, mamy też oczywiście programy ukierunkowane dla doświadczonych naukowców. No tak, ale dzisiaj mówimy o młodych. A mówimy tutaj specyficznie o młodych, czyli mówimy o programach First Team, czyli dla tych, którzy zaczynają budować swoje pierwsze zespoły, albo takie staże powrotowe dla tych, którzy akurat są gdzieś poza granicami Polski, albo przed chwilą do Polski wrócili, tudzież dla osób, które doświadczyły przerwy w pracy naukowej z różnych, najróżniejszych powodów. Ale mają już tytuł doktora, w związku z tym mogą zostać kierownikami takich projektów, większych lub mniejszych. One tak naprawdę mogą być wielkości 2 milionów złotych do nieco mniejszych, czyli około 800 tysięcy złotych. Ale w ramach tych wszystkich projektów, czy to kierowanych przez tych młodych naukowców na wczesnych etapach rozwoju ich kariery, czy też przez naukowców doświadczonych, wszyscy oni będą angażowali do swoich projektów młodych naukowców, zarówno studentów ostatnich lat, czyli tak naprawdę magistrantów najczęściej, ale też studentów, doktorantów i tak zwanych postdoków, czyli tych młodych doktorów, którzy właśnie obronili swoje doktoraty i teraz przechodzą w taki moment, kiedy zdobywają swoją niezależność, budują, rozwijają się i no, w systemie anglosaskim to jest takie określenie stażu podoktorskiego, czyli postdoctoral trainees. A czym jest ten udział partnera naukowego? Czy chodzi o konkretnie jakąś jednostkę naukową, jakiś uniwersytet, nie wiem, polski, zagraniczny, czy to nie w tą stronę idzie? Nie, myślimy też tutaj, my de facto mamy bardzo duży fokus na osoby, na konkretnych ludzi.
Całe nasze dofinansowanie i całe składanie wniosków jest de facto oparte o aplikacje złożone przez konkretną osobę. Ta konkretna osoba składa wniosek, pisze projekt, przedstawia nam swój życiorys i na tej podstawie my de facto oceniamy, czy warto takiej osobie z takimi, a nie innymi dokonaniami powierzyć kilka milionów złotych czy kilkaset tysięcy, aby przez kolejnych kilka lat realizowała projekt naukowy, angażując w to kolejne de facto już pokolenia naukowców. Czyli z jednej strony chcemy mieć ludzi, którzy są bystrzy, którzy są świetni naukowo, którzy mają świetne pomysły, którzy są, że tak powiem, o 2-3 kroki do przodu, wykraczają trochę poza standardy, zadają odważne pytania naukowe, albo chcą rozwiązywać problemy, które identyfikują i na które uważają, że mają dobre pomysły, ale równocześnie są na tyle dobrzy, że potrafią objąć swoją opieką młodszych naukowców po to, aby pokazywać im dobry kierunek rozwoju, aby właśnie ci młodzi studenci, doktoranci czy świeży doktorzy pracowali tak naprawdę w otoczeniu najlepszych naukowców. Myślę, że to w takim razie, przepraszam, że przerwałam w pół zdania, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o konkretnych historiach, bo wiem, że już ten pierwszy etap z tej nowej perspektywy unijnej już poszedł, pierwsze tak. osoby już dostały pieniądze. Tak, jesteśmy z tego absolutnie zadowoleni. No właśnie, powiedzmy coś o tych, którzy już skorzystali. Kto to jest? Okej, dobrze. No to de facto konkursy zaczęliśmy z początkiem roku, a w lipcu mieliśmy kilka ogłoszeń. Czyli udało nam się w sumie przyznać 85 milionów złotych w tej pierwszej turze dofinansowania, z czego nieco ponad 30 milionów to są pieniądze skierowane, dedykowane dla młodych naukowców w ramach tych programów, o których już wspominaliśmy, First Team Homing i Powroty. Przyznaliśmy w sumie blisko 20 grantów, także mówimy o 20 kilku osobach, które będą realizowały swoje projekty. Kim oni są? Ojej. Jest to cała masa ludzi, całe grono młodych naukowców, z którymi co prawda ja w tej chwili nie potrafię jeszcze powiedzieć dokładnie o jakichś konkretnych przykładach, tak na świeżo. A to dlatego, że tak naprawdę dopiero zaczynamy z nimi współpracę. Ale są to osoby wyselekcjonowane? Są to osoby wyselekcjonowane. W sensie mają ogromny potencjał do tego, żeby się to udało, żeby te pieniądze, które dostaną, były wykorzystane dobrze. Tak, myślę, że jednym z takich, jednym z faktów, który wskazuje na to, jak bardzo my byliśmy zaskoczeni, ogłaszając te pierwsze konkursy, każdorazowo my zasadniczo określamy, jakie fundusze przeznaczymy na realizację tych programów. Wnioski, które otrzymaliśmy, oceny, które te wnioski otrzymały i te ostatnie spotkania, rozmowy z panelem okazały się tak dobre, że my zasadniczo podnieśliśmy próg finansowania. Było nam trudno ograniczyć się do tych, nie wiem, przeznaczyliśmy 10 milionów na dany konkurs, a de facto przyznaliśmy finansowanie na 14 milionów, na przykład dla First Teamu. A to dlatego, że w tej grupie aplikantów znalazły się takie osoby, którym ewidentnie byłoby nam ogromnie ciężko powiedzieć nie z tak błahego powodu, że bo mamy takie za finansowanie, mało. Bo mamy za mało. To finansowanie, które fundacja ma zabezpieczone, jest finansowaniem dość elastycznym i my będziemy nim zarządzali tak, aby można było zrealizować kolejnych 8 konkursów. A no właśnie, to powiedzmy teraz, bo powoli nam się czas kończy, chociaż temat jest szalenie ciekawy. Powiedzmy o tym, co w najbliższym czasie i co właściwie już trwa, bo jak rozumiem 12 sierpnia, to kilka dni temu nowe konkursy wystartowały, czyli nowa selekcja ruszyła. Oczywiście tak. W miniony piątek, czyli w ostatni piątek, uruchomiliśmy kolejny konkurs, kolejne 3 konkursy de facto w ramach programów First Team Homing i Powroty. Zachęcamy oczywiście wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą na naszej stronie internetowej, ale przede wszystkim zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z nami. Nasze biuro jest otwarte, można do nas dzwonić, koordynatorzy i koordynatorki tychże programów są bardzo otwarci na to, aby udzielać szeregu informacji. Zapraszamy też do tego, żeby można się z nami de facto umówić, przyjść do fundacji i porozmawiać o tym, co będziemy robić. Z drugiej strony dla tych osób, które nie będą mogły, czy nie mają okazji być w Warszawie, albo nie mają czasu na to, żeby zajrzeć do nas, w połowie września organizujemy taki dzień informacyjny u nas w siedzibie w fundacji. Detale i jakieś szczegółowe informacje na pewno podamy w niedługim czasie, ale wówczas będzie można do nas przyjść. Będzie też transmisja online na YouTubie, także grono osób, które mogą z nami
się skontaktować i wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia, jakby staramy się je rozszerzyć przez te różnego rodzaju komunikacji, metody komunikowania się z odbiorcami. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Pan Tomasz Poprawka, zastępca dyrektora do spraw działalności programowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Super fundusze. Jak sami państwo właśnie słyszeli, są pieniądze dla młodych naukowców. Konkursy nowe zostały właśnie rozpisane. Wszelkie informacje na stronach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej do odnalezienia. Promowanie innowacyjności, promowanie młodych naukowców, młodej kadry. To wszystko właśnie są te miejsca i te zainteresowania, które można rozwijać dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Dziś rozmawialiśmy właśnie o działaniach w ramach programu 4.4, programu operacyjnego, w ramach działania 4.4 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ale ja jak zawsze mam jeszcze dla państwa na koniec kilka ogłoszeń. Po pierwsze sonda, nowa sonda, kolejna, w której to państwo będą decydować o tym, co w następnym odcinku Superfunduszy pojawi się na antenie. W następnym odcinku, czyli za tydzień, 22 sierpnia, w poniedziałek o 12.40. Na stronie tokfm.pl/superfundusze jest wspomniana sonda. Są trzy propozycje tematów, które niedawno pojawiły się na naszej antenie. Teraz będziemy rozszerzać ten wątek, który to państwo wskażą. Zatem prosimy o państwa głosy, prosimy głosować. Czekamy na państwa głosy do najbliższego czwartku. Oczywiście przypominam także o stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam kopalnia wiedzy o tym, gdzie są pieniądze z Unii Europejskiej do wzięcia. No i także przypominam o krajowych punktach kontaktowych. Takie fizyczne biura, 16 w każdym województwie jest takie biuro. Można pójść, odwiedzić i pytać o swoje szanse. Kończymy teraz Super Fundusze. Kolejny odcinek jak zawsze w poniedziałek o 12.40. Aleksandra Dziadykiewicz. Do usłyszenia. Super Fundusze. Te wszystkie gry zespołowe również bardzo lubię. Także jakakolwiek aktywność tak naprawdę fizyczna sprawia mi dużo przyjemności. Bez tego nie ma życia. No, ja sobie nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam. Też uważam, że to jest nuda straszna. Także nie wyobrażam sobie, żeby można było żyć, nie ruszając się, nie uprawiać jakiejś właśnie aktywności fizycznej. Dobrze, a gościem aktywnej soboty był dzisiaj Łukasz Mandes. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. Jest 7, Marcin Kargol, zapraszam na wiadomości na antenie RDC. W serwisie powiemy o wilkach, które zagrażają bydłu w Baranowie. W Warszawie utrudnienia w związku z remontami. Do Rio wyleciała Maja Włoszczowska, dzisiaj powalczy o medal, a do Polski wrócił Andrzej Bargiel. Wilki zagryzają bydło w gminie Baranowo w powiecie ostrołęckim. Coraz częściej dochodzi tam do ataków drapieżników na zwierzęta hodowlane. Jako że wilk jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną, hodowcom należą się odszkodowania. Kwota, o jaką mogą się ubiegać, jest wysoka i odpowiada cenom rynkowym, tłumaczy Dorota Starczewska, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W gminie Baranowo do tej pory mieliśmy 15 zgłoszeń. Wszystkie te zagryzienia zostały zgłoszone do nas, jako że my, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wypłaca odszkodowanie. Te odszkodowania zostały przyznane w kwocie około 27 tysięcy. W związku z atakami wilków Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaleca stosowanie pastuchów elektrycznych oraz flader, a także przypomina o zaganianiu bydła na noc. Drogowcy remontują Aleję Niepodległości i Strażacką w Warszawie, a to oznacza zmiany dla kierowców. Gdzie powinni spodziewać się utrudnień? Natalia Rozbicka. Prace na Strażackiej zaczęły się wczoraj wieczorem i potrwają do poniedziałku do około 4 rano. Ulica jest zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską do węzła z Żołnierską, a także od węzła do ulicy Zesłańców Polskich. Objazd ulicami Chełmżyńska, Marsa, Aleja Generała Chruściela, Montera. Jedziemy na Aleję Niepodległości. Ta została zamknięta od Goszczyńskiego do Woronicza. Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie Alei Niepodległości, a także skrzyżowania z ulicami Goszczyńskiego, Malczewskiego, Lenartowicza i Naruszewicza. Objazdy ulicami Madalińskiego do Puławskiej, Woronicza i z powrotem do Madalińskiego lub od Dyńca do Wołoskiej i Woronicza. A szczegółowe informacje dotyczące remontów znajdziecie państwo na stronie www.infoulice.um.warszawa.pl.
2008 roku w Pekinie zdobyła srebrny medal. 4 lata później, w Londynie, nie wystartowała z powodu kontuzji. Jak będzie wspominać tegoroczne Igrzyska Olimpijskie? Maja Włoszczowska ma nadzieję, że podobnie jak w Chinach, tak i w Rio zdobędzie medal. Trasę zna już doskonale. Jest ciekawa, o tak, może nie jest najtrudniejsza, na jakiej mi przyszło się ścigać, natomiast nie brakuje na niej żadnych elementów technicznych. Natomiast cała trasa jest, bym powiedziała, całkiem przyjemna do jazdy. Nie ma tam takich bardzo stromych podjazdów, więc można jechać w swoim rytmie i to jest fajne, ja to lubię. Wyścig MTB z udziałem Włoszczowskiej odbędzie się już dzisiaj. Polski zdobywca Śnieżnej Pantery wrócił do Polski. Andrzej Bargiel 14 sierpnia w rekordowym czasie zdobył 5 siedmiotysięczników położonych na terenie byłych republik Związku Radzieckiego. Polak zdobył je w 30 dni, bijąc poprzedni rekord o 12 dni. Wraz z alpinistą podążała ekipa filmowa, która dokumentowała jego osiągnięcia. Największe utrudnienia podczas wyprawy logistyka, mówił bez wahania Andrzej Bargiel. Czekaliśmy 5 dni na śmigłowiec, jest jeden w tym kraju i latał nim prezydent. Była też choroba wirusowa, z którą zmagała się cała ekipa Andrzeja i on sam, mówił członek ekipy filmowej Tomasz Gaj. Wieczorem okazało, że lekarz zaginął. Zaczęła się akcja poszukiwawcza lekarza obozowego i znalazł się po 24 godzinach. My uczestniczyliśmy w akcji. Rekord został pobity, bo Andrzej zjeżdżał ze szczytów na nartach, czasem na jednej. Ja po prostu lepiej się czuję na nartach niż na nogach w trudnym terenie. Przy skoku, przy szczelinę nartach została dużą siła. Po prostu się złamała, ale no, udało się zjechać na dół. Ryzyko było, ale... Czy to trwa śmierci? No myślę, że nigdy nie dopuszczam do takiej sytuacji. To wszystko zawsze musi być pod kontrolą. Gdzie na urlop idzie alpinista? Pojadę gdzieś nad morze z dziewczyną, bo z ostatniego szczytu to już nie widziałem pięknych widoków, tylko plaże dookoła. Mistrz o dalszych planach jeszcze nie myśli. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Andrzej Bargiel wcześniej pobił rekord w biegu na Elbrus i jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Broad Peak, 12 pod względem wysokości szczytu na świecie. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraplex. Na Mazowszu 16-17 stopni na termometrach, a ta temperatura w ciągu dnia wzrośnie jeszcze o co najmniej 10, blisko 30. Nawet dzisiaj możemy na termometrach zobaczyć, to będzie bardzo gorąca sobota, no i co najważniejsze, bardzo słoneczna. Ciśnienie teraz 1003 hektopaskale. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraplex. Reklama. Rosłanie! Wszystkie produkty zajebiste! Zagłuszanie informacji o niskich cenach w Rossmanie mija się z celem. Wszyscy już to wiedzą. Przecież opakowanie pod pasek Bella Normal kosztuje tylko złote 69. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Under Construction zaprasza Anita i Wujek, czyli koktajl party w Alejach. 2 dni dobrej muzyki, pysznego jedzenia i innych wspaniałych smaków i doznań. Już w najbliższy weekend, 20 i 21 sierpnia, w sobotę od godziny 19 i w niedzielę od 16. Under Construction, Aleje Ujazdowskie 6A. Znajdź nas na Facebooku. Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. Coś w tym mazowieckim mieście jest, co silnie przyciąga. Czy to czyste, okraszone zapachem powietrze? Czy może Kozienickie Jezioro przy ośrodku rekreacji i turystyki? A może sportowa adrenalina związana z kozienickim triatlonem? O tym najlepiej przekonać się samemu. My się pakujemy i w sobotę jedziemy do Kozienic, żeby pokibicować triatlonistom. Przed nimi wyzwanie. 750 metrów w wodzie, 19 km na rowerze i 4,5 km biegu. Ciekawa rywalizacja, zdrowy doping na setki gardeł i ciekawostki z regionu oraz goście w plenerowym studiu Polskiego Radia RDC. Spotykamy się w sobotę o 12.35 w Kozienickim Ośrodku Rekreacji i Turystyki. Dagmara Kowalska, zapraszam. Na triatlon w Kozienicach zaprasza burmistrz Tomasz Śmietanka. Start 20 sierpnia, godzina 11.50. Ci, którzy nie czytają książek, twierdzą, że to nie ma sensu, bo historie w nich opisane nigdy nie dorównają tym wziętym z życia. To tak jakby książki istniały gdzieś poza życiem, a historie w nich opisane nie mogły wydarzyć się naprawdę. Dlatego porozmawiamy o książce.
Zapraszam na Z książki wzięte. Sobota wieczorem po 21:00. Godzina, w której powodem do rozmowy jest zawsze książka. Robert Łuchniak. Autopromocja. Aktywna. Małgośka Kron. Przed mikrofonem RDC tak się zastanawiałam, bo liczyć to nie bardzo umiem. No, 10 medali się doliczyłam. Chyba dobrze policzyłam. 10 medali na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Zagadka, bo słuchacze już mnie monitorują. Gdzie zagadka? No, będzie, proszę się nie martwić, pod koniec audycji. Ale ponieważ ciągle jesteśmy myślami w Rio, a na pewno jest to bardzo urokliwe miejsce, Brazylia, to sięgnęłam po książkę. Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę. To właśnie tytuł książki Toniego Koseskiego, którego aktywni już znają, a jego pasja jest bardzo zaraźliwa, więc zabierze nas za kilka minut do Brazylii właśnie, ale nie tylko. Co się wydarzyło w historii 20 sierpnia? 930 lat temu urodził się książę Bolesław III Krzywousty. 169 lat temu w Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki, Herbu Prus, pisarz, prozaik, nowelista i pozytywista okresu, publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy wreszcie, myśliciel, popularyzator wiedzy, no i to oczywiście wszyscy wiemy, autor powieści m.in. Lalka czy Faraon. 72 lata temu powstańcy warszawscy zdobyli gmach Pasty przy ulicy Zielnej. 48 lat temu miała miejsce interwencja sił zbrojnych Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. To było w nocy z 20 na 21 sierpnia. Wtedy to wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowackiej Republiki. 25 lat temu Estonia ogłosiła niepodległość od ZSRR. Wakacje w pełni, muszę Państwu powiedzieć, dlatego że często to, co mówimy Państwu o poranku, co się właśnie wydarzy dzisiaj, to jest rzecz przygotowana przez Polską Agencję Prasową i często zerkamy właśnie, co tam Polska Agencja Prasowa wie, co się wydarzy, bo też te wszystkie informacje spływają tam. No i wakacje w pełni, bo PAP napisał: nie przewidujemy ważniejszych wydarzeń, newsroom PAP. To w Polsce, natomiast w Syrii dużo gorzej, bo Rosja w dalszym ciągu prowadzi bombardowania celów rebelianckich, korzystając z terytorium Iranu, a szczególnie zacięte walki między rebeliantami a siłami rządowymi wspieranymi przez rosyjskie lotnictwo trwają w Aleppo i cały czas podejmowane są zabiegi dyplomatyczne w celu przyjścia z pomocą humanitarną do tego dużego, wielkiego i kiedyś pięknego miasta. Jaka pogoda dzisiaj? Otóż zapowiada się bardzo pogodnie. W większej części kraju chmur nie będzie prawie wcale. Trochę więcej może ich zawisnąć nad głowami mieszkańców w północno-zachodniej części kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 23 stopni lokalnie nad morzem do 28 stopni na południu w nocy. Zaczną nadciągać nad Polskę deszcze i burze. Może mocno popadać, ale noc będzie jeszcze dość ciepła. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni. Jak będzie jutro? Jutro będzie więcej chmur niż dziś. Najdłużej będą mogli się cieszyć nim mieszkańcy wschodniej części Polski. Ma padać i to dość intensywnie, przy czym te opady właśnie będą nadchodziły z zachodu. Temperatura maksymalna od 18 stopni, 22 w zachodniej części kraju, do 25-28, czy nawet porządnych letnich 30 miejscami na południowym wschodzie. Także jeśli chodzi o wycieczki rowerowe, to raczej dzisiaj proponowałabym, szczególnie tym z Państwa, którzy mieszkają bliżej zachodniej granicy. Jest 7:15, słuchają Państwo Radia Tok FM. Piotr
pisząc to momentami w ogóle wyobrażałem sobie miejsca, w których jestem tak mocno, że jak oderwałem oczy od monitora, to czułem się tak, jakbym się przeteleportował nagle, że ja jestem u siebie w domu, w ogóle leżę na łóżku, przecież przed chwilą byłem tam. I jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, że uświadomiłem sobie też podczas pisania, że pisanie książki po powrocie polecam każdemu, nawet jeżeli nie ma zamiaru jej wydać albo nie wie, czy ktoś to wyda. Bo na dany problem, który pojawia się w Brazylii, na początku patrzyłem jako przyjezdny, jako człowiek, który jest powiedzmy w Brazylii 2 tygodnie. Teraz, jeżeli opisuję tą samą sytuację, to patrzę na ten problem, czy na tą sytuację, która mi się utkwiła w pamięci przez pryzmat 16 miesięcy w podróży, więc jestem w stanie zupełnie czym przeanalizować. Jestem w stanie jeszcze raz dzięki temu wszystkiemu przeżyć tą podróż na nowo. Jeszcze raz te wszystkie, te same sytuacje, jeszcze raz to opisuję i wyciągam nowe wnioski, głębsze i dokładniejsze o to, co przeżyłem przez cały ten czas w podróży. To się starałem osiągnąć. No więc tak, podróżowałeś przez Brazylię, Boliwię i Peru. Zaczynamy od Brazylii oczywiście, która człowiekowi, Polakowi, nie lubię słowa przeciętny, bo według mnie nie ma przeciętnych ludzi, wiesz? Każdy chce być nieprzeciętny. Każdy mówi, że jest ponad przeciętny zawsze. Każdy, ale no, standardowo, no tak mówimy, no, o takim ogóle, o Kowalskim tak. Mówimy, tak? No to myślimy, że do faweli, Boże, w życiu się tam nie wchodzi. Myślimy o tym, że wszyscy grają w piłkę. Myślimy jeszcze o plaży Copacabana, myślimy o piłce, no, o karnawale. O siatkówce też możemy myśleć. No jak to było w zderzeniu, jak się już tam pojawiłeś? Znaczy, widać, że w piłkę nożną ludzie grają. To widać, że są boiska, widać, że nawet małe dzieci potrafią. Ja grałem akurat w faweli w piłkę bez butów, to było takie moje marzenie. Grałem z jakimiś dziećmi do 14 roku życia i widać było, że potrafią przyjąć piłkę, kopnąć, strzelić i tak dalej, nawet 6-latki. Także piłka nożna jest tam obecna. A z tą sambą, to jest tak, że okej, ja myślę, że te latynoskie kraje, one są, bo oni mają tańc we krwi, tańc jest czymś takim naturalnym. Tango w Argentynie, samba w Brazylii, salsa w Kolumbii. I dla tych ludzi nie trzeba naprawdę się uczyć samby, żeby wiedzieć, jak to się tańczy, bo oni to widzą w telewizji, na każdym karnawale i tak naprawdę, tak jak u nas, idzie się na dyskotekę i tam człowiek macha rękami, to jest nasz dyskotekowy taniec, tak oni bez nauki nawet tańczą to i faktycznie, jak gdybyś tak przyczepić, zawsze się znajdzie kogoś, kto nie potrafi tej samby tańczyć, czy nie potrafi dobrze jej tańczyć, ale większość ludzi, jak słyszy muzyczkę, to wie, jak się do niej poruszać, nie? I teraz fawele w zderzeniu z tym, co widziałem, mogę powiedzieć, że zaskoczyłem się pozytywnie. Idąc tam, ja się bardzo bałem. Ja miałem bardzo wiele złych myśli w głowie, bardzo wiele tych... To nawet Brazylijczycy ci mówili, nie tak, chodź tam. Znajomi, wszyscy. Tylko, że właśnie, w Brazylii problem jest taki, że ludzie... Jest to, ja mówię zawsze, nie lubię tego też z tych słów rozwarstwienie społeczne. Mhm. Jest coś takiego, że są ludzie średniej klasy typu iPhone i są ludzie biedni. Także kierowca autobusu nie jest złym człowiekiem, ale być może mieszka w faweli, albo prawdopodobnie mieszka w faweli, bo go na nic innego nie stać, bo on zarabia niewielkie pieniądze. Ale to nie znaczy... To nie znaczy, że on jest złym człowiekiem. Ja idąc tam miałem głowę tak napompowaną tymi złymi rzeczami, że będą do mnie zaraz strzelać, wyciągać noże, że każdy krok po prostu to mi się kolano uginało i za każdym krokiem byłem coraz bardziej zdenerwowany, ale wiedziałem, że strach jest tylko... Strach to jest moje wyobrażenie o danym miejscu, a to miejsce może być kompletnie inne i jeżeli pójdę tam i wyciągnę rękę do zwykłych ludzi jako zwykły człowiek, to oni wyciągną do mnie rękę jako zwykli ludzie do zwykłego człowieka, pogadamy, poznamy się, pogramy w piłkę i tak faktycznie było. Także bać się bałem, ale nie mogło być, odwrotnie, rozczarowałem się, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, ponieważ wyobrażałem sobie ludzi, którzy faktycznie nie mają co jeść, chodzą głodni, że jest, przepraszam, no, że są psie kupy albo ludzkie kupy na chodnikach i tak dalej, że jest brudno, jest taki prawdziwy slam, słowo slam nam się z tym kojarzy, tak? Z jakimś szlawem, z jakimś takim dziadostwem. A jednak ludzie mieli buty, ludzie mieli ubranie, ludzie mieli telefony komórkowe. W jednej faweli były nawet internet bezprzewodowy, mieli mieszkania, tą klimatyzację w domach. Także mówię, nie zobaczyłem może przepychu i bogactwa, ale też nie zobaczyłem ludzi, którzy giną z głodu i chodzą na ćpani po ulicach. Także zupełnie doświadczenie, że to nie jest tak faktycznie. Aczkolwiek znowuż, może być jakiś specjalista, może tego wywiadu słuchać specjalista, jakiś tam fawelolog, który był już w każdej wrodze Janeiro i może mówić, że gadam głupoty. Moje doświadczenie się opiera na tym, co ja widziałem personalnie na miejscach, w których byłem. I faktycznie, jeżeli się pojedzie gdzieś tam dalej na samo obrzeże Rio, być może tam jest o wiele gorzej, bo tam już policja nie zagląda i tak dalej. Ale te miejsca, które ja odwiedzałem, były też niebezpieczne. To były te miejsca, w których policja nie była w stanie wejść. I gdybym miał coś złego zobaczyć, to faktycznie w tej jednej faweli na Ilha do Governador na pewno bym to zobaczył, a było całkiem fajnie. Nie? Ludzi żebrzących na ulicy były dziesiątki i to nie jest tak, że nie lubię pomagać, ale gdyby chcieć dać każdemu po realu, to szybko by się okazało, że potrzebującym jestem ja sam.
Jest coś takiego, że też zobaczyłem, że właśnie w Nowym Jorku, ponieważ w Brazylii, w Rio, tam gdzie mieszkałem, było dużo ludzi, którzy siedzieli na ulicach i wyciągali ręce, żeby im coś dać. I najwięcej takich ludzi skupiało się właśnie przy bankach. W momencie, gdzie trzeba było pieniądze z banku wyjąć, także wtedy czekali, albo przy McDonaldzie. Pamiętam, miałem raz taką sytuację, że faktycznie zlitowałem się nad jednym panem. No spojrzałem mu w oczy, jakoś mnie za serce złapał. Mm-hmm. Dałem mu 5 reali, mówię sobie, nie chcę pójść chociaż do McDonald's coś do jedzenia kupić. Aczkolwiek dla mnie 5 reali to jest sporo kasy i ja w McDonaldzie przez cały ten okres czasu nie jadłem ani razu, bo w Brazylii hamburger ten najtańszy jest droższy niż w Londynie, także w Rio de Janeiro jest droższy niż w Londynie, także zakalkulowałem, że to się nie opłaca, żeby sobie kupić kilka kilo ryżu i jeść to przez tydzień, nie? Nie będziemy dokładnie opowiadać, jak się znalazłeś w Brazylii, chociaż powiem tylko, zdradzę, no bo w końcu rozmawiamy po to, żeby ludzie sięgnęli, nasi słuchacze, po tę książkę, ale powiem, że to miało bardzo dużo wspólnego z piłką nożną. Ale mnie interesuje jedna rzecz, to bym ja chciała zobaczyć. Nie byłam ani w Rio, ani nie byłam w stolicy Brazylii, czyli Brazylii, ale bardzo mnie interesuje architektura Oscara Niemeyera. Powiedz, jakie wrażenie na tobie to wywarło? Do Brazylii ja w ogóle tak nie planowałem jechać. Tak mm-hmm. ludzie mówili, nie, bo tam jest drogo, bo tam nic nie ma. A jednak jak ktoś... Brazylia też no, nie jest na takim, powiedzmy, utartym szlaku podróży, czy jednak jest trochę bardziej. Mi akurat było po drodze, także zahaczyłem i bardzo się cieszę, że tam pojechałem. Miasto Brazylia jest w ogóle najbardziej oryginalnym miastem, jakie w życiu widziałem. Właśnie. Bo to jest, tak jak mówią Brazylijczycy, jedyne miasto w kraju, które zostało najpierw zaplanowane, najpierw zbudowane, a potem zasiedlone. I teraz co jest tym fenomenalnego? Jak ktoś nie będzie wierzył w to, co mówię, może już teraz wklepać w Google Maps Brazylia i zobaczyć potwierdzenie moich słów. Miasto jest wybudowane na planie samolotu. Czyli są skrzydła, jest kokpit, jest powiedzmy kabina dla pilotów, tak? Jest wszystko tak jak w samolocie. I teraz tam, gdzie siedzą piloci, to się nazywa kokpit, tak? Tak. W kokpicie, na samym początku, na czubku samolotu jest wielka flaga Brazylii. I tam w kokpicie, gdzie normalnie siedzą piloci, jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Prezydent, Sejm, Senat, rząd i sąd jest, nie? Mhm. Dalej, tam gdzie siedzą ludzie w samolocie, są ministerstwa. Ja się tak zawsze śmieję, bo te ministerstwa są tak fajnie ułożone właśnie, wszystko jest symetryczne w Brazylii. Ona tak jakby, samolot też ma oś symetrii, więc w Brazylii tak jakby złożyć to miasto na pół, to wszystko by się pokryło w tym mieście. Każde ministerstwo z każdym by się zderzyło, gdyby to tak złożyć. Dlatego ja sobie nawet żartuję, że oni tych ministerstw musieli nam wymyślać tyle, żeby im do pary wyszło, bo gdyby im się nie zgadzało, to miasto nie miałoby wtedy sensu. Idąc dalej, dochodzimy do skrzydeł. I skrzydło to jest miejsce, gdzie mieszkają ludzie. Zwykli ludzie pracujący, robotnicy, można tak powiedzieć. Aczkolwiek nie wiem, czy w Brazylii mieszkają robotnicy, bo to też jest jedyne miasto w ogóle w całej Ameryce Południowej, gdzie czułem się bezpiecznie. To było jedyne miasto, w którym jak ja czekałem na przejściu dla pieszych, to samochód mi się zatrzymał. Jedyne miejsce w całej Ameryce Południowej, gdzie samochód mi się zatrzymał. Także to było jedyne miasto. Poczułeś się jak w Londynie, bo tam... Może inaczej, nie poczułem się jak w Londynie, bo zupełnie tam jest sucho, to jest w ogóle tam, gdzie są ogromne przestrzenie, Londyn jest tak bardzo, jest ciasny. Znaczy, chodzi mi o to zatrzymywanie kierowców. Jak w Europie, jakbym był u siebie w domu. I mówię, czułem się bezpiecznie, czułem się tak, że gdybym nie miał noclegu, to mógłbym sobie rozbić gdzieś namiot i mógłbym się normalnie wyspać. Domy nie były pozamykane, nie były poogradzane. W sensie, okej, każdy dom miał płot, tak, miał garaż, ale chodzi mi o to, że to nie było zamknięte osiedle, to było normalne miejsce, gdzie można wejść, gdzie są tylko sklepy, gdzie samochody stoją przed domem, gdzie jest jakieś nawet graffiti namalowane. Graffiti może się dobrze nie kojarzy, ale w jakiś sposób czułem się tam trochę jak w Polsce przy tym wszystkim. I zmierzam do tego, że robotnicy, czyli pracujący ludzie mieszkają na skrzydłach, bo idea tego jest taka, że siłą nożną samolotu są skrzydła. Tam się tworzy siła aerodynamiczna i dzięki temu samolot leci. Także ci ludzie pracujący napędzają miasto, dlatego zostali tam rozlokowani. No i mówię, Brazylia posiada dwie osie symetrii. Jedna oś symetrii przebiega przez skrzydła, I druga przebiega przez kokpit i przez całe ciało samolotu. I dlatego przez to, jak tą pierwszą symetrię można normalnie miasto złożyć, nawet ulice są tak samo pozaginane z każdej ze stron. W Brazylii są ogromne wieżowce, które, nie wiem, no coś takiego, czego nie widziałem wcześniej. Jest wielki budynek, z którego wystaje jakby kostka Rubika. Nagle gdzieś tam na przedostatnim piętrze wychodzi nagle wielka kostka Rubika. I wygląda to w zderzeniu w ogóle z otoczeniem, wygląda to bardzo dziwnie, bo powiedzmy, jadąc do Brazylii, przejeżdżałem przez miejsce, na którym ludzie na koniach jeździli. Przejechałem 100 km dalej i nagle z roślinności, z jakiejś tam powiedzmy suchości i tak dalej, wjeżdżam w miasto, w którym są takie kolosalne budynki i w ogóle wszystko zupełnie inaczej wygląda. Tak jak nawet mówię, po każdej stronie osi trawa tak samo wyschnięta się wydawa w Brazylii. Także robi wrażenie i polecam zobaczyć, bo to jest coś specjalnego, fajnego. Bardzo chciałeś pojechać do Brazylii. Twoje największe zaskoczenie w Brazylii?
W ogóle zaskoczyło mnie, w ogóle mnie Rio de Janeiro zaskoczyło samo w sobie. Z tego względu, że wyobrażałem sobie właśnie Copacabany, górę z Chrystusem i nic więcej. A się okazało, że Rio de Janeiro to jest jednak piękne miasto, ale nie tylko piękne na pocztówkach, tylko jest wiele miejsc, o których nie mamy pojęcia w ogóle i które leżą nawet obok tego, o czym powiedziałem, ale nadają temu miastu urok. No same fawele wplecione gdzieś w centrum miasta, tak, na Copacabanie czy na Leblonie, na najdroższej dzielnicy, gdzieś tam są te slumsy, dzielnice biedy. Zaskoczyło mnie na przykład to, bo w mojej głowie w ogóle, ja myślałem, że wejść do faweli, to trzeba pokonać jakiś ogromny mur, trzeba przejść przez pole siłowe, paszport podbić, żeby wejść do środka. A się okazało, że żeby wjechać... I to na policji z karabinami. Tak, a się okazało, żeby wejść do środka, to po prostu się jak tutaj, podjeżdża autobusem czy na rowerze. Autobus w ogóle miał wiatę, przystanek się nazywał Vidigal, to miejsce, w którym byłem, i się normalnie wchodzi.